Witam Was serdecznie, z tej strony Historyk i zapraszam na kolejny odcinek gry Tribal Wars 2. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym kontynuować wątek pojawiających się wiosek barbarzyńskich. Z racji tego, że poprzedni mu materiał troszeczkę emocji wśród niektórych graczy wywołał, więc chciałbym spojrzeć na to zagadnienie szerszym okiem. I teraz to, co widzicie. To jest świat norweski. To jest świat norweski, świat 23. Z tego względu, że jak część z Was wie, to zjawisko pojawiających się wiosek barbarzyńskich nie jest tylko domeną świata polskiego, ale również na innych serwerach, na światach innych, w innych państwach również się pojawiły takie anomalie jak właśnie wioski barbarzyńskie. Ja sobie z ciekawości założyłem tutaj konto i chciałem zobaczyć, jak wygląda tutaj sytuacja właśnie tak od strony gracza na tym serwerze. I tak jak widzicie, tutaj mamy całe duże poletko barbarek, także farma będzie bardzo fajna. Tutaj chciałbym też pozdrowić naszych polskich towarzyszy, ponieważ co mnie zdziwiło, mamy tutaj plemię PLH. Na ile to jest to oryginalne plemię PLH, tego Wam nie powiem z tego względu, że nie znam tych graczy, ale to, co mi się rzuciło w oczy, to opis jednego z graczy, który w ciągu 3 dni wyfarmił 1 000 000 surowców. Start 23 stycznia, 26 stycznia już był 1 000 000 surowców wyfarmione. A żeby to nie był tylko taki wpis, wiecie, nadmuchany, to zwróćcie uwagę na osiągnięciu kamieni milowych 4x5, także zwróćcie uwagę, jaka tu jest farma. Tak, także tutaj widzimy naszych polskich kolegów na tym serwerze. Oczywiście tutaj poza PLH też są też inni Polacy. I teraz, żeby zobaczyć, jak daleko jest do graczy normalnych, w cudzysłowie, którzy rejestrowali się na początku świata po gdy ten serwer ruszył, to sobie przyjeżdżamy myszką. Daleko, daleko, kolejna prowincja, więcej barbarek. Co prawda one są tutaj takie biedne, bo tutaj jak widzicie nie ma żadnych innych graczy. Wszystkie szare prowincje. I dopiero tutaj, na połączeniu wszystkich tutaj kontynentów, pojawiają się gracze, którzy zakładali konta na początku tego serwera. Jak widzicie, tych graczy nie jest zbytnio dużo, ale no ale oni sobie tutaj są. I teraz zwróćcie uwagę, jak przy takiej małej ilości graczy, jak taka ilość barbarek z jednej strony wypacza rozgrywkę, tak? Ale żeby też zająć się tym wątkiem po kolei, to najpierw wróćmy do polskiego podwórka. Tutaj mam sobie mapkę wygenerowaną. Wszystkie mapki są dynamiczne. Ja linki wrzucę do opisu filmu, tak żebyście widzieli, jak to wygląda. Żeby nie było, że coś ściemniam, to jak tutaj widzicie na pasku jest PL27, czyli nasz świat Alhambra. Również tu mamy nazwę i tutaj mamy datę, kiedy ta mapa jest uaktualniona. Tak jak powiedziałem, ona jest dynamiczna, więc tutaj data i godzina się będzie zmieniała. Jeżeli chodzi o świat Alhambra, barwy zostały wygenerowane na północnym wschodzie i zwróćcie uwagę, tych barw coraz więcej tutaj przybywa. Na ile to są te barwy są wygenerowane, a na ile one się pojawiają w wyniku pojawienia się tutaj graczy, nie wiem, bo nie rejestrowałem się na tym świecie, więc nie wiem, jak one się nazywają. Ale prawdopodobnie część z nich na pewno dochodzi w wyniku generowania tych wiosek barbarzyńskich, tak? Czyli tutaj mamy praktycznie, no, chyba taki sam pasek, nawet jak u nas na Zipsenburgu, prawda? Taki sam szeroki. Więc tutaj na świecie Alhambra również mamy taką anomalię. Żeby było śmieszniej, kolejna mapka wzbudziła u mnie uśmiech na twarzy, ponieważ wygląda bardzo atrakcyjnie. To jest polski serwer najnowszy, który się nazywa Bergenhus. I teraz zwróćcie uwagę, jakie piękne kółeczko mamy tutaj wiosek barbarzyńskich. Prawda? Po prostu wyśmienite kółeczko. Tak jak sobie też żartowaliśmy na TS-ie, fajnie by było, gdyby ktoś jeszcze wygenerował tutaj dookoła te wioski barbarzyńskie, więc naprawdę byłoby no, na co popatrzeć. Taki przekładany torcik, albo nie wiem, albo donut, tak? Tak wygląda świat Bergenhus na naszym polskim serwerze. Żeby nie było, że też będę zajmował się tylko i wyłącznie polskim serwerem, to zobaczmy, jak to wygląda u naszych bliższych lub dalszych sąsiadów
za granicą. Świat Rumunii, to jest świat rumuński, 24. Jak widać, tutaj bardzo dużo graczy już wykorzystało tą anomalię i tutaj zaczęło grać. Na ile to są resety, na ile nowe rejestracje, nie wiem, bo tak jak powiedziałem, aż tak bardzo nie sprawdzałem, jak to wygląda, ale również tutaj też są gracze, którzy chcą wykorzystać te pojawiające się wioski barbarzyńskie. Więc tutaj mamy świat Xativa, państwo Rumunia, serwer 24. Jedziemy dalej. Kolejna mapka to jest, już zwróćcie uwagę, jaka różnica między tymi barbarkami a tymi barbarkami. Co prawda tu jest inna skala, z tego co widzę. Zobaczcie, ile tu barbarek się wygenerowało u naszych południowych sąsiadów, czyli serwer czeski numer 24 i podobnie wielkie połacie wiosek barbarzyńskich, które wykorzystują kolejni gracze, którzy się tutaj pojawiają. Tak? Jak widzicie, wiosek przybywa w dalszym ciągu, więc tutaj tak wygląda sytuacja u naszych południowych sąsiadów. Idziemy dalej, kolejne państwo. Ta mapka również jest troszeczkę inna niż te wcześniejsze, z tego względu, że tutaj mamy serwer węgierski, serwer 24 i barbarki się pojawiły na południowym zachodzie. I tutaj mamy taki też połać barbarek, więc no, to jest dosyć niespotykane, bo akurat takiego układu wiosek barbarzyńskich no, nie spotkałem na innych serwerach, że czy te barbarki powstały w wyniku resetów graczy, czy po prostu, nie wiem, też tu zostały najpierw wygenerowane, a później w kolejności były wygenerowane tutaj, tak? Ale zwróćcie uwagę też, jaka liczba graczy wykorzystuje tą anomalię. I wiosek, jak widzicie, dalej przybywa. Tutaj był serwer 24 w państwie naszym przyjaznym węgierskim. Idziemy dalej. Kolejny serwer to jest serwer włoski, serwer 24. I ponownie, jak w poprzednich światach, anomalia wystąpiła na północnym wschodzie. Tak? I ta grupka graczy, która też fajnie się też ten pojawiła, wykorzystując tą anomalię. Także robi się bardzo międzynarodowo, prawda? Dalej. Serwer grecki, serwer 24, serwer grecki i znowu i ponownie jak w poprzednich światach barbarki się pojawiły na północnym zachodzie, tak? I kolejna grupa graczy, która wykorzystuje tą anomalię. Także idziemy dalej, kolejny świat, to jest świat fiński, czyli Finlandia, serwer 24. I zwróćcie uwagę, jaka jest dysproporcja wiosek barbarzyńskich do graczy, którzy tutaj się pojawili na początku tego świata. Tak wygląda serwer fiński. I ostatni serwer, który chciałbym Wam pokazać, ostatnia mapka, to jest mapka hiszpańska, z również serweru 24 i wioski barbarzyńskie, które się pojawiły na południowym zachodzie wraz z grupką graczy, którzy postanowili wykorzystać tą anomalię. Także, no właśnie, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Włochy, Węgry, Czechy, Rumunia, Polska i Norwegia. I na sam koniec chciałbym Wam pokazać oczywiście mapkę na tym świecie, na którym się zarejestrowałem, czyli na świecie norweskim. Tutaj mamy graczy, którzy wystartowali wraz z początkiem serwera i oczywiście bardzo dużo barbarek. Zwróćcie uwagę na ilość barbarek. Jeden kwadrat, drugi kwadrat, tak? Czyli od kordów 400 do 500, tak? Teraz zwróćcie uwagę, dwa kwadraty, szerokość dwóch kwadratów tutaj mamy. A teraz dla porównania mapki poprzednich światów, które Wam pokazywałem, czyli wąski paseczek, tutaj jeden kwadrat, no prawie jeden kwadrat, jeden kwadrat, jeden kwadrat, półtora kwadratu, półtora, niecały jeden, chociaż może jakby się przesunęło, może będzie około jednego kwadratu. Kółeczko nasze piękne i tutaj mamy kwadrat na świecie Alhambra. I dla porównania świat nasz, czyli Zipsenburg, który ma wygenerowane barbarki na szerokość około jednego kwadratu. Tak? Więc zwróćcie uwagę, to jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, 11 światów. 11 światów, na które ja znalazłem wygenerowane barbary przez kogoś lub przez grupę osób. Oczywiście link do
spisu otwartych światów sobie znajdziecie również w opisie, ja go tam sobie wkleję. Nie przeglądałem wszystkich tych światów, ponieważ nie miałem na to czasu i po prostu też i siły. Przejrzałem ostatnie trzy najnowsze z każdego serwera, a mniej więcej. Mogą coś przeoczyć oczywiście. Nie mówię, że to jest tylko i wyłącznie 11 światów, może ich być więcej. Tak jak powiedziałem, wszystkich światów nie przeglądałem. Z tego co zwróciłem uwagę, to na niemieckim serwerze nie zauważyłem takiej anomalii i również na tym międzynarodowym angielskim również nie znalazłem takiej anomalii, tak? Ale tak jak powiedziałem, wszystkich tych światów sobie też nie przeglądałem, nie generowałem mapek. Więc zwróćcie uwagę, jaki to jest globalny problem w grze i Tribal Wars 2. Ja bym chciał teraz skierować takie pytanie do graczy, którzy na samym początku już zawyrokowali, kto odpowiada za te barbarki. Chciałbym zadać pytanie, czy w dalszym ciągu jesteście przekonani, że na pewno wiecie, kto te barbary wygenerował. Bo jak mówiłem w poprzednim materiale, ja nie jestem informatykiem, ale na mój chłopski rozum wydaje mi się, że wygenerowanie takich ilości barbar to potrzeba troszeczkę umiejętności, czasu i mi się wydaje, że jeszcze ludzi, bo jedna osoba, nie wiem, czy byłaby w stanie wygenerować tyle barbar, ale tak jak powiedziałem, nie jestem ekspertem od spraw programowania jakichś tam botów, skryptów czy innych narzędzi, które by odpowiadały za tworzenie sztucznych kont i docelowo generowaniu barbarek, bo jak widzicie, to nie są barbarki, które powstały w wyniku rejestracji graczy, tylko to są konta graczy, z tego względu, że jak widzicie, one mają swoje nazwy. Ktoś po prostu zakłada wioskę z taką nazwą, tak, i później usuwa konto, więc zwróć uwagę, jaki to jest globalny problem. I teraz też chciałbym zadać takie pytanie naszemu supportowi. Jakie są wasze kolejne kroki odnośnie tych wiosek barbarzyńskich? Bo to nie jest problem polskiego serwera, tylko to jest problem całej gry na wszystkich światach, we wszystkich państwach praktycznie. I czy wy jesteście w stanie zlokalizować, czy chociażby stwierdzić, kto odpowiada za te generowanie barbar, tak? Ponieważ tak jak powiedziałem, to jest problem globalny, a nie tylko i wyłącznie na naszym biednym świecie Zipsenburg, gdzie już tam, wiecie, wiadro oszczerstw zostało wylane i oczywiście nikt teraz się nie przyzna, że okej, może zawyrokował zbyt wcześnie, tak? Więc zostawiam was z tymi pytaniami. Jeżeli materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania. Mam nadzieję, że komentarzy będzie więcej niż w poprzednim materiale. I oczywiście zapraszam do przyciśnięcia przycisku subskrybuj, żebym jak najszybciej wbił ten 1000 subów, chociaż to jest mało realne, ale zawsze każdy sub się przyda. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę. To by było na tyle dzisiaj z mojej strony i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej.